Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrz, a to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w Diablo 2 Lords of Destruction druidem na Battle.necie. W przednim odcinku przeszliśmy dużo, bo więc górne kurast prawie dwa razy, bo nam się postać zablokowała ze skrzynką. Przeszliśmy kanały prawie dwa razy, bo oczywiście zapomniałem serca Kalima z jednej części, znaczy z drugiego poziomu pobrać i musieliśmy jeszcze raz, ale szybko odnaleźliśmy przejście, a teraz idziemy do Kazamatów Nienawiści, poziom pierwszy. Jest właśnie zadanie wykonane. Poszukajmy Fista w kazamatach. Poszukamy go! I odkryjemy całe kazamaty. Antidotum. Uuu, gdzie jest ta? A, bo tu jest AP. I właśnie tu kosteczkowcy są, czyli nie umarli stygijczycy. A tu właśnie bosik jest, tak będzie się nazywa. Wyjedz w niebo, nie umarły, teleportacja. Już padł. Pięknie. Znowu stygijczycy, zaraz level wbijemy. Nie wbijemy jeszcze 28, ale 27 wbijemy. Czyli 29, a może 30 się uda w czwartym akcie wbić. Na 29 to musimy, bo to by były dwa levele. O, kapliczka zbroi. 704 obrona, najemnik 833. Bon z kapliczki nie korzysta, dlatego ma taką małą obronę. I chodzimy sobie. O, mniejszy talizman. Ale mam szczęście do tych talizmanów, już mamy cały ekwipunek talizmanów prawie. Gdybyśmy wszystkie zbierali, to by półtora było. Ale musieliśmy wyrzucić kilka, bo już się nie mieściło. A jakby się zmieściło, to na wciski byśmy musieli ciągle wywalać i tak dalej, i tak dalej. Chciałem się pozbyć niekoniecznych. O, przejście do poziomu drugiego. Ale to później. Na między normalne a helem jest tak rozbudowane. Taka różnica wielka, nawet o 3-4 razy większe. Te kazamaty, a na helu to już w ogóle można chodzić godzinami. Więc naprawdę jest co robić. Na drugim poziomie właśnie będzie ostatni punkt nawigacyjny. Na całym... W całym akcie. Ostatni, trzeci. No jaki trzeci mówię? Siódmy chyba, czy ósmy? Kadawer i oprawca demonów duszenia. Tam tu atakuje, że ktoś mi pomaga. Mam antidotum. O, jakimś cudem mam antidotum, to sobie zażyjemy. I zejdziemy z drugiej strony. I pokonaliśmy ich. Tutaj też czasami bywa. Tak jak przejście, widzicie? Tak to wygląda, ale tu przejścia nie ma. Jest koniec mapki, jakaś tam lipna skrzyneczka. O, pierścień. O, 6 kluczy tylko mamy. Tu właśnie jest dużo tych skrzynek, więc trzeba klucze zbierać, jak będą. Oprawcy i kosteczkowcy. Jedni wielcy, drudzy mali. Podwójny topór tu. Nie. O, ładnie. To już koniec mapy, takie coś malusieńkie by było. Dziwne to. Koniec mapy, to jest malusieńkie. I oprawcy. O, runa Eth. Jest w tarczy Sha'el Eth, ale nie mamy. Do czego jeszcze runa Eth jest wykorzystywana? W bronie Icht El Eth. Ale to jest runa Eth. A, tu już mieliśmy dużo tych run Eth. Musimy je chyba transportować. Właśnie za dużo Ethów. Może ciekawa jakaś runa wyjdzie, bo włożyliśmy sobie do tutaj Ord. Mieliśmy już Harald Ord Tal, tylko przerobiłem... Przerobiłem tego... Dlaczego nie możemy... No już. Przerobiłem sobie runę... nie, Ral miałem. Znaczy, z Ralem nie wiem co się stało, Tal też nie wiem co się stało, a Ord włożyłem do
swojego tego, tak byśmy mieli Rald or Tala już w trzecim akcie, ale nie udało się. Kolejny drugi poziom. Punkt nawigacyjny musowy do odkrycia. Trzymamy się strony prawej. Chodząc też trochę po środku. Ale mi przywalili. Za dużo przegródek z maną. Trzeba będzie to zrobić inaczej. Trzeba mieć więcej życia po prostu. Miksturka jedna. Ale zawsze coś. Tutaj jest przejście. Nie umarli Stygijczycy. Postać kopcze. Właśnie ten wybuch kosteczek czasami jest tak ogromny, że może nas na hita pochłonąć nawet do 2000 HP boss. Więc A. Z powrotem się zamieniamy. Panowie mroku, którzy atakują ogniem, fireballami i meteorytami. Różyńcowy utar dobrej jakości. Nas to nie interesuje, nie mamy życia. Co tu jest, mana? Bierzemy. Zaraz bijemy level kolejny. I teraz jeszcze... A, 80, to teraz dajemy już do żywotności. W następnym akcie też do żywotności, a później... O, trzeci poziom już. Gdzie Mephisto będzie, a później dajemy... no coś szybko to przeszliśmy bardzo, a później dajemy sobie gdzieś indziej. Trzeba nam wracać? Nie trzeba jeszcze wracać. Coś szybko to poszło. Za łatwo wręcz. Ale będzie ciężko, bo truciznę mamy odporność tylko 7. Więc będzie trzeba wypić antidota. By zwiększone były o odporność na truciznę. Wszystko badane, widzicie jakie to malutkie Anahelu. Anahelu, Anakoszu to... Ciężko znaleźć przejście na kolejny poziom. No jeszcze w tą stronę coś tam jest. Niby coś tu jest. Otworki na pewno. Czy zdobędziemy poziom na tym levelu? Level na tym poziomie? Poziomie lokacji, czy nie? O, chyba zdobędziemy, jak już boss, to wiem, że zdobędziemy. Atakujemy ich. Co ma boss? Brytwa burzy, demon, wyjątkowa siła. O, już level mamy. Czemu mu nie mogę HP zabrać? O, dobra, poleciał. Tak. Tak, wolę. Level wbiliśmy, to tak, tutaj C już możemy żywotność, stówka żywotności. Tu możemy dać do likantropii, punkcik. Mamy likantropię na poziomie 80%. 80, jeszcze 4 levele. 3-4 levele to będzie 17-18 już będzie max, a później jeszcze wyżej niż 100. I to nam daje tutaj, tu już mamy patrzcie ile procent. 105 życie zwiększone, a tutaj 155. To jest różnica zasadnicza. Ale wilkołak jest lepszy, chociaż nie ma mniej życia od niedźwiedziołaka. Niedźwiedziołak bardziej na pierwszy akt pasuje, może nawet na drugi. Ale później już ciężko się nim gra. Odkruszony ametyst. Dobra, koniec lokacji, mała była. Idziemy na trzeci poziom do Mephista, tylko jeszcze możemy później przed Mephistem tych antidotów się opić, żebyśmy nie padli od razu od jego ataków. Tu jeszcze coś może być. Oprawcy. Poziom, przypominam, mamy 27 teraz. W czwartym powinniśmy nabić do 29,5, czyli 2,5 levela w sumie. Dobra, idziemy teraz na... Tam był poziom drugi. Znaczy poziom trzeci już. Na Mephisto byśmy mogli sobie... On tylko zimnym głównie walibyśmy sobie z mniejszej odporności, a więcej HP.
żeby te odporności od trucizn rozkładały się na HP, o. Kolejny talizman, ale mamy tych talizmanów szczęście. Czasami nawet na koszu tyle nie miałem, a tu lecą i lecą, bardzo fajnie. Zabijmy Fista. Portal i musimy też tu więcej zwojów portali kupić. Mogą, może być boss czasami tych panów krwi. Tu nieumarłych, którzy kradną życie. Klucze. Może być czasami ciężko, a więc... F5, ja tu... Oj! Ale nas klepią. A, tu już z najemnikiem sobie poradzimy z nimi. To teraz tak, więcej many. Dobra, F4. F3. Teraz tak, życie nie mamy, to się musimy wrócić po życie. A, jeszcze raz ten portal otworzyłem. Teraz tak, musimy kupić u Ormusa sobie portale. Zimno 24. Musimy więcej HP kupić. O tak. Bardzo ładnie. I więcej. Dobra, pierścień też słaby. Więc do siły 6 do życia to zostawiamy. Tu jeszcze jakiś talizman był. 14 do życia i... maksymalne wytrzymałeś. Czekajcie, czy dalibyśmy radę? O, dobra. Chyba już więcej nie zbierałem, o tyle mamy. Dam nam więcej życia, jeszcze chcemy jeszcze więcej życia. Ale to później na Mephisto sobie zmienimy. Teraz tak. Wrócimy 3 ametysty. Mamy jeden ze skazą. Tu nie mamy nic, etchy. Mamy 4 etchy. Etchy nie są potrzebne, więc raz, dwa, trzy. Sobie zamieniamy na runkę Icht. Runka Icht jest jakieś słowo runiczne. Nef, sol, ithemy. To jest jeszcze z ithem. Icht, el, etch, bronie. Icht mamy, el. Icht, el, etch, bronie, ale to trzeba te szare znaleźć. Nie wiem, co one dawały, to najwyżej w następnym odcinku sobie będziemy patrzeć, ale teraz też musimy jakoś z trzema miejscami do jednoręczną musimy znaleźć, postarać się. Dobra, idziemy z powrotem. Mędrca mamy. Czemu tylko tyle HP? Co się stało? Mieliśmy więcej HP. Mieliśmy HP. A nie, tyle mieliśmy. No dobra, najwyżej będzie. Później zwiększymy sobie. A, dobra, tu nic nie ma. Idziemy teraz tamtą stronę. Tu będzie przejście do kolejnego aktu, ale na razie nie. Już ich pokonaliśmy tak szybko. Przecież koksy, a... szybko polecieliśmy z jednej strony, z drugiej i wtedy do Mephisto musimy podejść inaczej. Utrzymałość. Będzie taki, co zawsze jest, czyli... Wand, pustoszyciel, demon, spalenie many i teleportacja. Ale szybko padnie. O, padł już, raz trzymcy i hełm. Wytrzymałość to nam nie jest potrzebna. Na razie, może później będzie. Co wątpię jednak. Musimy teraz tędy obejść to. Jest tu Maver. Smokoręki, demon wyjątkowa. Siła i wyjątkowa szybkość. Ad Brylant, doskonały, znaczy taki średni. Musimy iść po tym sturki różne. Tak. I też wezmiemy miksturki wzmocnienia lepsze. Czołem. Brylant tam wrzucimy. Tu już nic nie mamy na pewno w postaci. Brylant tutaj wrzucimy. O tak, przerzucimy. Miksturki wzmocnieniem sobie weźmiemy jeszcze. Na wszelki wypadek to klikniemy 2 i nam 100% HP odnowi.
Teraz tak. Wytrzymałość sprzedajemy. Sprzedajemy trzy. A nie, bo jeszcze musimy kupić u Alcora sobie te miksturki odporności na trucizny. Bardzo dużo tych miksturek. Więc kupimy i się napijemy. Tylko żeby kupić, musimy trochę talizmanów wypuścić. Dobry wieczór. Dawaj tych miksturek, dużo Alcor. Jeszcze tyle. Najemnik teraz trochę. Dzięki. Dzięki. Ale to zajmie za nim najemnika. Napoje. O rany. Dzięki. Spadło mi antidotum. Dzięki. 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 A tą to ja wypiję. Teraz bierzemy te talizmany wszystkie. Tak i tak ma być. Teraz jeszcze miksturki mamy z maną, z życiem. Dobra, to próbujemy tego. Mamy tu full portali. Próbujemy Mefista zajechać. F4 jeszcze. F5 będzie potrzebne. Kryletowa głowa. Wlepiemy Mefiściaka. O tak. Mefisto demon. Mamy odporność na zimno 57, tylko coś mało. Najemnikowi daliśmy miksturkę. Klepiemy Mefisto. Tam zostałem, zimny to. Dobra, nie chcę używać fioletowej, musimy się wrócić. Ale to było mocne. Dobry wieczór. Najemnika szpadł z wrażenia. Teraz musimy jeszcze go napoić tymi miksturkami bardziej. Więcej tych miksturek. Dobra, na razie HP. Teraz idziemy po najemnika. Mieliśmy zmienić na życie. W czym mogę ci pomóc? Właśnie, jeszcze nie ma. On ma 52, a to daje ile? 57, co tam, nieważne. Najemnik nie musi dostawać tych miksturek. Więcej wilków. Dobra, wszystkich przywołam. Będzie przewaga liczebna. Ale F3 jeszcze zrobimy, nie, F5 będzie potrzebne. Ale więcej miksturek dla mnie. Mimo że to się jeszcze utrzymuje, ale za mało. Witaj! Raz, dwa. $300,000 kasy. Bierzemy to i idziemy do Mefista. Więcej fioletowych jednak trzeba, on jest koło. Dobra, idziemy do Mefista. Jestem Mefisto, nie wiem ile HP mu tam zostało. O, dopiero. Dopiero się zaczyna jego HP. Ale dobra, póki ja go biję, jest ok. Nie skupię się na najmniejszych oparciach, jak to bez spada. 3, 4, 3. Ja trójeczka. Najemnika, ja jeszcze trójeczka. Ja dwójeczka. Kureczka. Kureczka. Dobra, teraz trzeba wyjść, żeby HP nie tracić. Okej. Zostań na chwilę i posłuch. Mieliśmy ten z HP wziąć. Weźmiemy. Będzie więcej HP na niego. Dobrego dnia. Teraz tak. Co nam trzeba tutaj? Więcej HP i więcej antidotów będzie nam trzeba jeszcze wypić. Najemnika wskrzesimy. Czego potrzebujesz? Już prawie padł ten Mefisto, już nie będę fioletowy szedł, bo szkoda. Za dużo i tak zużyliśmy na tego Mefista. Mefista. No ale trochę trudniejszy jest.
kiedyś tak łatwo z nim szło. Miłego dnia życzę. Przecie jak papuga, ten Alcor. Tamty działają, więc tylko 6 wypijemy. Się pakujemy, F1. Nie, F1. F2. F3, F4. I F5. Idziemy jeszcze do Ormusa. I F3 i wracamy. Żeby w trakcie walki się nie zmienić. Idę do Mefista. Chlepię go. Bal mu uciekł. No jako tako na razie jest. Ale nie wiem ile on ma jeszcze HP. Ale klepiemy go dzielnie. O, troszkę jeszcze ma, ale... Okej. Najemnik. Dwie miksturki dostanie, ja jedną. Dobra, wracamy. Ach, padł. Dobra, ja też wracam. Witam. To najemnik pada ciągle, ale on nie jest aż tak drogi we wskrzeszeniu. Więcej życia. Teraz te miksturki tamte jeszcze będą działały, a więc wracamy od razu. Witaj. 5000 tylko. F1, F2, F3, F4 i F5. I F3 idziemy. Kolejne podejście do Mefista. Razem pod portal nam podszedł. Będę go klepać. O, już popadł, dobra. Ciekawe jaki lód z niego poleciał. Coś takiego, no gorzej być nie mogło, nic nam się nie przyda. Sączyła się niczym jad. Nic nam się nie przyda, zupełnie nam się nic nie przyda, musimy wszystko wyrzucać. A jaka to kosa, fajna jakaś? Tak. Nic nam się nie przyda, nic nie ma fajnego. Niestety, ale wielki talizman za to. Tu coś może być jeszcze, jak zobaczymy. A jeszcze przeciwników pokonamy. Teraz mamy 830 HP. I pan krwi. Poleciał gdzieś. Co tu jest jeszcze? Tu otworzone tam. Nie było skrzyni. Nic nie ma fajnego. Więc idziemy do... Zadanie wykonane do kolejnego aktu. Do aktu czwartego. Trochę nim pochodzimy w mieście. I zakończymy odcinek. Portal. Już jesteśmy. Kane jest. Nadszedł czas, by zniszczyć kamień duszy Mefista. Zabierz go do piekielnej kuźni. Tam umieścisz go na kowadle i uderzysz w niego z całej siły młotem. To powinno na zawsze zapobiec odradzaniu się Mefista. Porozmawiamy z każdym w mieście. Dobrze znowu cię widzieć. Pokonanie Mefista to wielkie zwycięstwo światła. Wiedziałem, że w końcu uda ci się tutaj trafić. Twierdza Pandemonium jest ostatnim bastionem mocy niebios przed wrotami płonących piekieł. To miejsce zostało uświęcone krwią tysięcy mistrzów światła, spośród których wielu było śmiertelnikami, tak jak ty. Teraz nadchodzi czas ostatecznej bitwy przeciw pierwotnym złym. I musisz do niej stanąć samotnie. Nie mogę ci pomóc, poza kilkoma okruchami mądrości. Bo to jest godzina triumfu śmiertelnego człowieka.
twojego triumfu. Niech chroni cię światło, a moce niebios rozświetlają twój szlak. Tyral, jeszcze tu zadanie jest. W tej zapomnianej krainie dawno temu uwięziono mroczną, okaleczoną duszę. W ustach śmiertelników jego imię brzmi Izual, a przed wiekami był moim zaufanym porucznikiem. Jednak wbrew mojej woli poprowadził szturm na samą piekielną kuźnię. Pomimo odwagi i męstwa, Izual został pojmany przez mroczną trójcę i wypaczony przez ich przewrotną moc. Zmusili go, by zdradził swój ród i wydał najpilniej strzeżone sekrety niebios. Stał się marnym cieniem swej poprzedniej postaci, upadłym aniołem, któremu nie ufa ani niebo, ani piekło. Dusza Izuala została zamknięta za popełnione zbrodnie w ciele strasznej istoty, wezwanej z otchłani. Jego oszalały duch już od wielu wieków mieszka w tej okaleczonej skorupie. Wydaje mi się, że dość już wycierpiał. Błagam cię, znajdź Izuala i uwolnij go z tych strasznych okowów. Zakończ jego cierpienia. Dobra, już porozmawialiśmy z Raelem, teraz idziemy do naszych rzemieślników, czyli Halbu i Gemali. Halbu. Witaj. Nie chce nam nic powiedzieć. Co on ma fajnego tutaj właśnie? Hełmik mamy fajny, chyba że odporność na ogień była większa, wtedy byśmy pancerz zwiększyli. Ale tu nic fajnego nie ma. I teraz Jamela jeszcze. Zniszcz kamień duszy miejsce Mephista z piekielnej kuźni oraz przeszukaj Izuala. Poszukaj Izuala na równinie rozpaczy. Tu mamy wszystkie punkty. Zadanie tu w pierwszym okrucie Jersey. Czego ci trzeba? Jamela. O, 155, ale za mało. 33 jakby tak. 133 był pancerz zwiększony. Tu nic fajnego niestety nie mają, ale w hazardzie może coś wychodzimy. Co nam konkretnie trzeba? Ciężko powiedzieć, co nam trzeba. Co się okaże. Dobra, i co teraz nam trzeba? Co mamy w skrzynce? Na pewno kamień duszy Mephista wrzucimy. Te dwie mikstury. Rubin. A co zostawiamy? Na ścisk nam się wszystko zmieściło. Mieliśmy ten hełm znaleźć, jakąś fajną broń, ale na razie jeszcze nie znaleźliśmy takowych przedmiotów. Najmniej niby dobry, ale jednak padał na tym Mephiście bardzo mocno. Jeszcze działa ta odporność na trucizny 50. Powinniśmy założyć coś większego, co był prawie max. No ale dobra. W następnym odcinku sobie przejdziemy dalej. Pierwsze zadanie spróbujemy zrobić. Przejdziemy przez równinę rozpaczy oraz jakieś inne zagajniki piekła. A tymczasem myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, także oceniajcie i łapujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć.